Czasami są takie dni, że filmiki nie idą. I to jest trzecie podejście dzisiaj do nagrania tego podsumowania warszawskiego Fursuit Walka. Także witam się z wami, ja w mojej głowie po raz trzeci, a wy widzicie mnie po raz pierwszy. Dzień dobry. Warszawski Fursuit Walk 2023 za nami i pora na takie krótkie podsumowanie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że wam nic nie nagrałem i to dlatego, że od godziny 9 jak przybyłem na uniwersytet było naprawdę co robić i do godziny 16 jak wyjeżdżałem samochodem to jeszcze coś robiłem, także nie byłem w stanie wam niestety nic nagrać. Ta kamera, która tutaj stoi przede mną, przyjechała i sobie pojechała do domu, ale mam nadzieję, że to podsumowanko, które wam teraz zrobię tutaj takie już bardziej statyczne, ale z jakimiś tam fotkami, przejściami i innymi materiałami dodatkowymi, też wam się spodoba. Zacznijmy od tego, że zupełnie nowe miejsce. Uniwersytet Warszawski, dokładnie Wydział Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Przeszliśmy się do kolumny Zygmunta, tam strzeliliśmy sobie fotkę i wróciliśmy do uniwersytetu. Ja wiem, że trasa wydawała wam się naprawdę krótka, ale to były 2 kilometry, które szliśmy 2 godziny, lekko ponad 2 godziny i powiem wam, że mi naprawdę bardzo szybko to strzeliło. Myślę, że wam też, bo niektórzy z was jeszcze zostali troszeczkę na uniwersytecie. Ale zanim dobrniemy do końca, zacznijmy od samego początku naszej przygody. Dlaczego w ogóle zmiana miejsca, bo bardzo dużo osób się o to mnie pytało już na samym Fursuit Walku. Przede wszystkim, że raz. Ile można chodzić po Łazienkach Królewskich? Łazienki Królewskie są ładne, umówmy się, to jest naprawdę bardzo fajne i urokliwe miejsce, ale już po którymś razie, jak idziemy tą samą trasą, to i nam osobiście tutaj organizatorom się to zaczyna lekko nużyć. A po drugie i najważniejsze, w Łazienkach Królewskich jest wasz największy nemesis. Mowa tutaj o górce. I właśnie dlatego w naszych gdzieś tam głowach pojawił się pomysł, hej, spróbujmy znaleźć jakieś inne miejsce. No i wpadliśmy na taki pomysł, że kilka lat temu, kilkanaście lat temu Ryan z jednym fursuterem i z kilkoma znajomymi przeszli się krakowskim przedmieściem. I to był taki pierwszy zalążek Fursuit Walka warszawskiego. I stwierdziliśmy, że hej, fajnie by było zatoczyć takie koło i tym razem nie z jednym, a z ponad 300, bo wydaje mi się, że około 300 fursuterów było, przejść się właśnie tą samą trasą, gdzie zaczęła się cała przygoda warszawskiego Fursuit Walka. To też zajebiście zamkło się z jeszcze jedną klamrą, ale o tej rzeczy opowiem wam za chwilę. No i udało się. Uniwersytet Warszawski, a dokładnie Wydział Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, lubię tą długą nazwę mówić, przyjął nas z otwartymi rękami i od godziny 9 my w organizacji, a także z paroma znajomymi byliśmy już na miejscu. Dlaczego od godziny 9? Bo od godziny 10 mieliśmy Dzień Dziecka dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w ramach takiego, można by powiedzieć, podziękowania za to, że nas przyjęli. I ja z tego miejsca, i myślę, że tutaj chłopaki z organizacji też się podpiszą, bardzo dziękuję i bardzo chcielibyśmy jeszcze raz mocno wyściskać wszystkich tych, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. Zrobiliście tak dobrą robotę, że dzieciaki nie chciały tej auli opuścić, bo ta aula o godzinie 11 stawała się też miejscem, stawała się przebieralnią dla fursuterów. Były małe problemy, udało się to rozwiązać, więc bardzo wszystkim mocno dziękuję tym, którzy przyszli i zaangażowali się. Bardzo mocno dziękuję także, aż mi coś do oka wpadło, to chyba kot. O matko boska, ja tego kota mi do oka wpadło. Bardzo mocno. Jeszcze chciałbym podziękować też Feniksowi, który totalnie znienacka ze swojej wielkiej, magicznej torby wyjął herbatę i zaczął herbatą częstować rodziców, którzy przyszli z dziećmi. No zrobiło to mega robotę, zrobiło to mega atmosferę i bardzo, bardzo mocno wam dziękuję, bo dzięki wam tak na dobrą sprawę mogliśmy tego walka zrobić właśnie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. No i kiedy już to wszystko, że tak powiem, opadło, baloniki, znaczy balony zostały, bo widziałem, że balonami wy się jeszcze dalej bawiliście, a niektóre nawet popękały w trakcie przebierania się waszego, nie wiem co się tam działo, nie chcę wiedzieć, to otworzyliśmy wydawanie identyfikatorów. Od godziny 10.30 można było odebrać identyfikatory uczestnika, od godziny 11 można było odebrać identyfikatory fursuterów. Ja wiem, że tam jeszcze chwilkę trzeba było poczekać, zanim się weszło do auli, żeby się przebrać, ale wszystko chyba przebiegło w miarę
miarę sprawnie. No i tutaj jestem naprawdę mega zaskoczony. System QR kodowy chyba sprawdził się dość dobrze, bo wydaliśmy bardzo szybko, bo w trakcie godziny, no półtorej godziny, wszystkie identyfikatory, które, no prawie wszystkie, bo nie wszyscy też przyjechali, no więc zostało mi 20 identyfikatorów, żeby wam nie skłamać, więc wydaliśmy identyfikatory tym osobom, które przyjechały i tylko parę osób po warszawskim Fursuit Walku przyszło, żeby jeszcze tam dobrać, bo przyjechali troszeczkę później, więc dziękuję, podziękowania i zarówno dla uczestników i dla helperów za to, że tak sprawnie to wszystko poszło. Wielkie podziękowania dla Reka, który ten system cały nam przygotował. Myślę, że te kody QR zostaną z nami. Myślę, że dla was to też jest wygodne, bo nie musicie pamiętać o tym, żeby nie wiadomo co zabierać, po prostu pokazujecie kod i tam jest wszystko. Chłopaki wiedzą, kto wy jesteście, komu trzeba to dać i jaki ma numerek. Te numery też w tym roku się pojawiły na identyfikatorach. Ja wiem, że to taki mały feature, ale zauważyłem, że paru osobom się to podoba. A nam to też trochę ułatwia pracę, bo nie mamy waszych identyfikatorów alfabetycznie, tylko numerami. Więc wydajemy po prostu, szukamy sobie między numerami, wiemy szybko, kogo potrzebujemy złapać. No i o 12 gry ruszyliśmy równo pod kolumnę Zygmunta. I tak jak wam powiedziałem, spacer trwał 2 godziny. 2 kilometry do przejścia, mi strzeliło to bardzo szybko i spotkałem się osobiście z różnymi opiniami. Parę osób podeszło do mnie i powiedziało, że w sumie to dobra odległość, a niektórzy stwierdzili, że jeszcze by troszeczkę pochodzili. Naprawdę, wierzcie mi, ciężko jest złapać tą taką równowagę między ok, a już przesadzamy, jeżeli chodzi o długość. Nie chcieliśmy też tego rozbijać na 2 różne pochody, bo no umówmy się, to by było ciężkie do logistycznego ogarnięcia umysłem, w szczególności, że od momentu kolumny Zygmunta zaczynają się robić naprawdę, i jakby pójść tak dalej, to robią się naprawdę bardzo ciasne uliczki, więc mam nadzieję, że te 2 godzinki, które spędziliśmy na krakowskim przedmieściu i pod kolumną Zygmunta, i tak spędziliście bardzo, bardzo miło i przyjemnie. I bardzo wam dziękuję za to, jak spokojnie i sprawnie poruszaliście się po krakowskim przedmieściu. Naprawdę nie było żadnych problemów, a akcja z wozem strażackim, który w pewnym momencie zaczął jechać na kolumnę, bo jechał chyba do pożaru albo jakiegoś wydarzenia, pokazała, jak bardzo zorganizowaną jesteście grupą, bo tak na dobrą sprawę na jedno krzyknięcie wszyscy rozeszli się, rozstąpili się jak może, żeby wóz strażacki mógł przejechać. Co prawda zrobili nas strażacy w bambuko, bo nie dojechali po prostu do przodu, do czoła kolumny fursuterów i stwierdzili, że no jesteśmy na miejscu, ale i tak szacun za to, co zrobiliście, bo zrobiliście to naprawdę mega sprawnie, a nam przy okazji ułatwiliście takie organizacyjne ogarnianie tego wszystkiego i waszego bezpieczeństwa. Myślę, że panowie policjanci, którzy w tym roku po raz pierwszy byli na warszawskim Fursuit Walku, również byli mile zaskoczeni tym, jak to się to potoczyło. Jestem też mega zaskoczony, jak miło pogoda nas zaskoczyła. Słyszałem gdzieś takie teksty, że może być słabo, bo jednak ja zdaję sobie sprawę, myślę, że wszyscy u nas w organizacji zdajemy sobie sprawę, że idziemy że szliśmy krakowskim przedmieściem, że jest to patelnia, tam nie ma za bardzo drzew. I cały czas słońce świeci, ale pogoda w tym roku była, mi się wydaje, że wręcz idealna, bo było około 20-21 stopni. Co prawda, okej, świeciło słońce, więc jeżeli ktoś był w chacie, to i tak czuł to ciepło na swojej głowie, ale był wiaterek i ten wiaterek naprawdę robił robotę, bo nawet Amber, który czasami będąc na różnych Fursuit Walkach niekoniecznie kończy je na zasadzie takiej, że przechodzi całym full body, tylko po prostu ściąga sobie pod koniec głowy, żeby nie umrzeć, to w tym roku wytrzymał, więc ta pogoda naprawdę dopisała. Wiem, że jest mały mankament, jeżeli chodzi o fotkę. Musimy pomyśleć, jak tą fotkę ogarnąć, bo okazało się, że schodki pod kolumną Zygmunta są za małe na was. Jest was tyle, że nie byliśmy w stanie was jakoś tak wszystkich ścisnąć na tych schodkach pod kolumną Zygmunta, żeby to miało ręce i nogi, więc to jest rzecz, na którą trzeba będzie w przyszłym roku trochę bliżej, trochę więcej czasu poświęcić, żeby to miało, żeby was wszystkich złapać, i może jakieś inne miejsce zasugerujemy. Zobaczymy, jeżeli oczywiście w przyszłym roku też na krakowskim przedmieściu się pojawimy. Mega wielkie podziękowania dla helperów. To ja bardzo też chciałbym powiedzieć. Zrobiliście zajebistą robotę. Ja wiem, to słowo dzisiaj wielokrotnie padało, ale
odciążyliście mi umysł, wszystko przebiegało naprawdę sprawnie i spokojnie. Bardzo często było tak, że ja nawet nie musiałem wam nic mówić, że coś trzeba zrobić, wy sami to robiliście, więc chylę czoła za to, że tak mocno się zaangażowaliście i pomogliście w organizacji tego warszawskiego Fursuit Walka. To między innymi też dzięki wam uczestnicy mieli trochę oddechu, mogli sobie gdzieś tam złapać w trakcie wody, chociaż w sumie też z wodą jest taka mała anegdotka, że w trakcie całego, to jest pierwszy chyba Fursuit Walk, na którym woda nam zniknęła. Znikła, dosłownie. Została tylko jedna mała zgrzeweczka na sam koniec. Mieliśmy 350 butelek, bo o tym wam nie powiedziałem. 352 albo 350 już. O te dwie butelki kłócić się nie będę. 350 butelek, które dosłownie znikły. Więc i to znikły jeszcze w połowie Fursuit Walka. Także będzie trzeba pomyśleć, że w przyszłym roku tej wody było zdecydowanie więcej. Ale bardzo, bardzo, bardzo dziękuję helperom za to, że tak sprawnie i tak szybko, żeście się zebrali i wszystko to minęło bardzo sprawnie, przyjemnie i w zajebiście miłej atmosferze. Ja muszę zacząć przestać mówić to słowo, bo bardzo często mówię to słowo. No i słuchajcie, ta klamra, o której wam na początku powiedziałem, spięła się jeszcze z jedną, no, trochę smutną sytuacją, bowiem nasza organizacyjna ekipa uszczupliła się od jednego tygrysa. To był ostatni walk dla Ryana. Jeżeli chodzi o bycie w teamie organizacyjnym. Dzięki Ryan za te kilkanaście lat i kilka lat wytrzymywania ze mną przede wszystkim, bo to ty mnie tam wciągnąłeś do organizacji warszawskiego Fursuit Walka. Mam nadzieję, że nie za bardzo ci się naprzykrzałem i dało radę ze mną wytrzymać. No i cóż, mam nadzieję, że jak jesteś na tej naszej pięknej, na tej swojej emeryturze od warszawskiego Fursuit Walka, to i tak będziesz wpadał, żeby focić, bo wiem, że teraz będziesz się bawił w fotografią i w końcu będziesz na walku i będziesz mógł w nim uczestniczyć, a nie tyle przesuwać fursuterów, ty musz stań tu, ty idź tam, ty tam, uważaj, nie rób tego, nie skacz na głowę, to jest samochód, nie możesz pod nim leżeć i tak dalej, to ja wiem jak to jest, także trochę zazdroszczę, bo ja musiałem skombinować sobie kogoś innego, żeby biegał jako fursuit makera, jako fursuter, może jako fursuit maker, co ja mówię, jako fursuter, czyli jako micek, a ty teraz będziesz mógł z tym uczestniczyć, ale jeszcze raz bardzo ci dziękuję za te kilkanaście lat ciężkiej pracy, bo jakby nie patrzeć, zorganizowanie walka to nie jest taka łatwa rzecz i mam nadzieję, że było miło, sympatycznie i będzie jeszcze milej. Coś takiego, ja nie jestem dobry w ogóle w składaniu życzenia. Wszystkiego najlepszego mogę powiedzieć, ale to ciężko powiedzieć, jak ktoś odchodzi, wszystkiego najlepszego. To nie pasuje to. Dziękuję. No i słuchajcie, no i tak minął ten warszawski Fursuit Walk. Ja przyznaję się, dopiero teraz na zdjęciu od fotografów, za to też bardzo wam dziękuję, za te zwodki, które podsyłacie. Oglądam, kto był, z kim się nie zdążyłem przywitać, z kim nie pogadałem, także dopiero na zdjęciach mogę sobie sprawdzić, jak to wszystko wyglądało od tej drugiej strony. No cóż, taka rola organizatora. Ja mam nadzieję, że dobrze się w tym roku bawiliście, że zmiana miejscówki też wam się spodobała, że przebieralnia, którą mieliście do dyspozycji, spełniła wasze oczekiwania. Oczywiście też pewnie będziemy gdzieś tam za jakiś tydzień, może półtora, zbierać wasze opinie, bo pojawi się jak zawsze taka ankieta podsumowująca warszawski Fursuit Walk, żebyśmy też wiedzieli, jakie wy macie zdanie na temat tego, co się działo w Warszawie 27 maja. No i co? Do zobaczyska na kolejnych Fursuit Walkach, a tych jeszcze będzie naprawdę bardzo dużo. W lipcu, 1 lipca lubelski, 15 lipca kielecki, 27 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam, będzie, to jest ostatni weekend sierpnia, więc nie wiem, czy 27 czy 28 będzie krakowski. No i 23 września będzie wrocławski Fursuit Walk, więc na pewno na któryś z nich złapiecie mnie, a może nie tylko mnie, bo może złapiecie także Micka. Także do zobaczyska na kolejnych Fursuit Walkach, ale także do zobaczyska w przyszłym roku na warszawskim Fursuit Walku. Ale się rymło. Dzięki za uwagę, do zobaczyska i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo w tym, mam nadzieję, że miłym wydarzeniu.